Cześć. A dzisiaj byśmy sobie walnęli Dawa. Kolejny boot to root machine z Guatemali. Kurwa, z Guatemali. Guatemala CTF, no co mam ci powiedzieć. Maszynka jest deployowana. Copy. Nmapik. Nmap. Się baw. My sobie zerkniemy tu. Paste i go. Okej. Mamy to. Okej. I 80. I tu filtered. Za firewallem siedzi. MSMQ. No co, go master. Niech nam pokaże coś tam głębiej. Bo innego point of entry tutaj no nie ma punktu wejścia. Trzeba znaleźć jakiś punkt wejścia. Tak sobie jeszcze nie powinno być, bo to jest default, ale roboty. Nie ma robotów. Okej. Dobra, idę. A, takie cuda tu mamy. Okej. To zerknijmy, co to jest. Aha. No dobra. Jedyna ścieżka nas prowadzi do tego czegoś. Tu potrzebujemy jakieś kredsy. Czyli web. Dev. Kreds. Jigsaw i Jigsaw. Ja. Copy. To jest Jigsaw. Przeładuj. To nie jest Jigsaw. No to cóż, musimy poszukać czegoś innego. Tu. Dobra, open. No Microsoft chyba nie. Open. 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 Też mówi Jigsaw, to nie jesteś ty. Też nie jesteś ty. Nie. To
ogóle Metasploitem. Okej, a my tu mamy jeszcze takie cuda. Kopiuj. Paste. Daj nam IP-ka. Zobaczmy, co ten nam powie. Damy web dav. Też nic. Dobra. Dobra, to też nie wygląda na to. Kadawer. Okej, to będzie później. Dopiszmy default. Default creds. Jigsaw, ale Jigsaw nie działa. Musimy znaleźć jakieś inne. Password. Poważnie? No, spróbujmy. A nie powinno. Admin. No nie. Dobra, to ja sobie jeszcze chwilkę poszukam, zaraz wracam. No i dobra, zadałem inaczej pytanie. Default password webdev. No i standard password don't work. No i znaleźliśmy coś takiego, jest vamp i xamp. Copy. Vampa jeszcze. Xamp. Copy. Vamp. Control V. O, ale coś tam. Coś mieli. Spróbujmy to Ctrl V, tylko pierwsze było duże X, a my spróbujemy małe X. Czekaj. Nie było. Copy. Małe x. Nie wchodzi też. Coś źle kurwa skopiowałem. Aha, no tak. Źle skopiowałem.
daliśmy tutaj spację. Tu była spacja. Oto nam się skopiowało i to uznało jako hasło. Także następnie. Trzeba dobrze kopiować. Dobra. No i mamy, widzimy, co jest. PassWD, jakiś haszyk. OK. Ale co my mieliśmy? Tu jest ta, coś takiego jak... Dał. Dobrze to było? Jak to było? Web. Dał. Kavler? Jak się to narzędzie nazywało? Nie crawler. Kavler. To był Kavler na 100%, tak czy nie? Nie Dawler, tylko Kavler. O, dzwonią. No i dobra, telefon się skończył. A, to było nie kadawer. O, jest. HTTP. Pam, pam, pam. Copy. Paste. Webdav back. No, seriously? A tak? O! Co to było? XAMPP. Kurwa. To był vamp. Vamp. I XAMP. LS. No i dobra. I teraz, jeśli mamy takie coś, to fajnie by było. No, kadawer to był. Kadawer. Tu. PHP reverse shell. Extract here. O, to jest z innego, to już można do śmietnika. Zróbmy rename. Teraz tak, IP, dziesięć, osiem, siedemdziesiąt jeden, 147, porty standardowo damy szóstki, dobra, Ctrl S, Alt F4, też jest wszystko niepotrzebne. To jest wszystko niepotrzebne. I teraz będziemy ładować to do środka. Jesteśmy w downloadzie. Shella mamy w downloadzie. Wszystko przygotowane.
No to co, put shell PHP. Poszło. Tu już sobie zrobimy NC LVNP na szósteczkach. Niech już se słucha. Ty nam cofnij. Odśwież. No i jest szelik. Pyk. Siedzi. Dobra, spawnik. Script. Qc. Bin. Bash. Dev. Null. No jakoś lepiej to już wygląda. Gdzie my jesteśmy? LS. Aha. Damy radę do CD. Kurwa CD. Do home'a. Home. LS. Merlina i Vampa. CD Merlin. Spróbujemy od trudniejszego. LSik. No i jest user. Tu siedzi flaga usera. Dobra, ale teraz ls, la. Tu, 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 czy my ma... Dobra, flaga mamy, usera mamy. Teraz, eskalacja. Tu nic nie widać. CD. LS CD Vamp LS LA gówno. Dobra, sudo L. Ha! Mamy Binket. No to w takim razie nasz ulubiony GTF o beans. No i cat. Mamy cata. File to read. L file. No i dobra. I file. No to jakbyśmy... Czekaj. Sudo. Bin. Cat. I teraz root. Root. Pxt. Dziękuję. Mamy flagę. Fajnie było. Najlepszy z tych Guatemali. CTF-ik. Dobra, do następnego.